Witam wszystkich, z tej strony Broluk i zapraszam do oglądania 10 odcinka z serii Gramy Wy, Crusader Kings 2. Ten odcinek jest dla mnie takim małym jubileuszem, jak już wspominałem, jest to 10 odcinek. Dlatego na początku przypomnę szybko, co udało nam się osiągnąć w tej grze. Jak widać, mamy rok 1081. Czyli upłynęło 15 lat czasu gry. Europa niewiele się zmieniła. Cesarstwo Rzymskie praktycznie jest takie samo jak było. Tutaj jedynie, wydaje mi się, największa zmiana to, że Norwegia zagarnęła to wszystko tutaj. No i tutaj też Kijów jest dosyć spory. Nawet nie zauważyłem, że tutaj aż jest to sięga. Myślałem, że gdzieś do tego miejsca, to już dalej nawet. Poza tym, co najważniejsze, mamy trójkę dzieci, z czego dwóch synów. Zdobyłem dwie prowincje, dwa hrabstwa, czyli niewiele. W czasie 15 lat mieliśmy także dwa duże powstania. Zorganizowałem wielki turniej, wielką ucztę. To by było niewiele. Ciągle nie mamy dostępu do morza, niestety. Co w tym odcinku zamierzam zmienić. Ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Okej. Jeszcze jedna rzecz. Poza tym jeszcze mogę utworzyć tytuł Księstwo Litwy, tak? Tak. Księstwo Litwy albo Królestwo Litwy. Chyba księstwo to będzie. Na razie nie mogę tego tytułu otworzyć, bo mam za mało funduszy. Potrzebuję 134, czyli niewiele. W sumie będę mógł to za chwilę uczynić. Jak zaciąg wasalny, tu zerknę trochę, bo nie grałem z parę dni. No, dosyć tu są niezadowoleni z tego. Tu tytuły. Nie rozumiem dalej, co zrobić z tymi tu. Dlaczego nie mogę... Dlaczego tracę te hrabstwa tutaj przy sukcesji? Roszczenia jakieś tu mamy jeszcze? O, ten Nowogród, okej. Jeszcze sprawdzę, co nasza rada robi. Zasięgnie zgodę w prowincji Praga. Aha, tu mamy dosyć poważnego wroga w osobie króla Jaromira z Czech i także z Ołomuńca, hrabia Ota Przystojny. Czy mógłbym mu wojnę wypowiedzieć? Nie, jemu nie mogę. Ale czy mogę temu? Także mu nie mogę, bo nie jest... Ojej, to bym musiał wypowiedzieć Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu wypowiedzieć wojnę. A nie mam powodu. Ale są ekskomunikowani przecież. Okej. To zostawmy. Spróbujemy po prostu tego zamordować. Nie mam funduszy na to jeszcze. Dobra. Co robi nasza rada? Tu zasiej niezgodę. Trenuj wojsko, może być. Tego nie mogę zmienić. Rozwijaj gospodarkę. Stwórz siatkę szpiegowską. To na zabójstwo nam zwiększa szanse. I nawróć... Aha, tutaj mamy... Religia Romuwa, czyli poganie tam są. Okej. Jak stoimy jeszcze z wojskiem? No, dosyć mało mamy niestety tutaj. Mogę chyba nadal wysuwać roszczenia o ten Szczecin. Tak. Pięknie. I tu bym mógł nawet znowu wypowiedzieć wojnę? Nie? Nie mogę mu wypowiedzieć wojny jednak. Zażądaj ekskomuniki. Nie zaakceptuje mojej oferty. Dlaczego tak niezbyt nas lubi? Chyba przez to. Dobra, włączę grę po prostu trochę, żeby nam się fundusze powiększyły i utworzę te księstwo czy królestwo Litwy. Zobaczymy, co to będzie za tytuł w ogóle. Królestwo Polska? Chyba księstwo to będzie. Królestwo Polskie. Na razie to zostawmy. No tutaj stracił tą ziemię ten książę Siemomysł. Bluźnierca już teraz.
Odkryto w... Co to jest? Mój wasal. Dlaczego? Chcesz sfabrykować rozprzestrzenia do Kujaw. Skąd ty jesteś? Stąd? Tak? Tak. Zakończ speedtek. O, powinien się zgodzić. Okej, włączymy tu. 15 dni musi upłynąć. Nie chcę go uwięzić. Chociaż mam do tego prawo, ale mogłaby tu znowu jakieś wojna. No i proszę, już po problemy. To jest... To się udało. Bez problemu, ładnie. O, nasza żona jeszcze była w ciąży przecież. Mamy drugą córkę. Może być Gertruda, nazwijmy ją Dagmara. Będzie takie staropolskie imię, chyba. Mhm. Dlaczego tracę te tytuły tutaj? Utrata tytułu przy sukcesji. Królestwo Mazowsze, Hrabstwo Czerskie. Musiałbym komuś nadać ten tytuł. Nie rozumiem tego w ogóle. Dlaczego nas syn nie będzie tego dziedziczył? Zobaczymy, na razie nie mam zamiaru umierać. Sprawdzę, jak stoimy w Europie z... Szybko z prestiżem, które miejsce mamy. O! Raz, dwa, trzy, cztery, szóste miejsce. Nieźle. Nieźle, opinia. A kogo to jest opinia? Aha, nasza, ona. Aha. Sułtan się wysunął tutaj. Był przecież ten zdobywca z Norwegii, a tu same jakieś... Z Kijowa. To jest nasz... ile ma tytułów? To jest... wujek mój? Kim on jest dla nas? Tu same jakieś, no... Święte Cesarstwo Rzymskie. Inny cesarz od początku gry. Jacyś Arabowie tutaj. Ale kto to jest? Tylko bym chciał się dowiedzieć, czy on jest dla mnie... Wielki księża... Następca... Następca... Czy on jest z nami jakoś powiązany? Przez to, że... Mój teść, rodzeństwo. Mhm. Jego brat jest ojcem naszej żony. Mhm. Czy jakiś to tam wujek będzie dla nas dalszy? Dlaczego on... Czy on był władcą tam? W innym w sumie Rozjan, czy jak tam? Rozjanyn, czy coś takiego. Okej, tu jest event o naszej córce, wychowanie. Mój malusturka księżniczka Elżbieta zawsze ma nos w świętych tekstach. Spędza cały swój czas pomiędzy duchownymi. Cud za pojętne małe dziecko. Plus jeden nauki, pobożność. 10 opinii. Nie wychowam dziecka na fanatyka. Traci cechę pobożność. A co daje ta cecha? Przydaje się, niech jest tam pobożna. Damy nam za mąż tam. Myślę, że... Nie wiem, chyba kogoś... Ze Szwecji, nie wiem, chyba tam są powiązania jakieś, może stąd jednak. Albo kogoś z jakiegoś większego państwa, żeby mieć dobrego sojusznika. Dosyć mała ta Polska teraz już jest przy tych innych. Dlatego by trzeba coś podbić. Jakiś kraj. Teren. Tu oddziały się. Ten. Odnawiają. O, możemy ten tytuł w końcu, tak? Koszt 133 zł, okej. O, mój marszałek, okej, dobra, utworzymy tytuł. Da nam 200 prestiżu, ładnie i trochę złota kosztować by. Pięknie. Księstwo Grodno, he? A nie Litwa?
Nie rozumiem. Jakie to, tytuły tracimy? Ten nawet teraz co utworzyliśmy, tytuł tracimy. Dobra, poczekam do końca roku, zobaczymy jak będziemy stać z armiami. Chyba, żebym się na polowanie wybrał jeszcze. Chyba bym musiał komuś dać te księstwo, może naszej córce bym mógł. Chyba nie mogę nadawać, nie. Nie rozumiem tego. W ogóle nie rozumiem. No tu mogę mu nadać, no. Ten tytuł. A córce nie mogę. Co to jest w ogóle? Mój wasal. Moja opinia jest na minusie. Dobra, moja rada, zerknijmy. Roszczenia to nie chcę. Technikę wojskową, może rozwin trochę tutaj to. Potrzebuję trochę kasy więcej. Nadzoru budowy, podatki zbierz. Tak jak jest to, jak jest. O, mój nie jest. Dalej go nie możemy zamordować. Udało mi się... O! Udało się tutaj pomiędzy królem a jakimś biskupem zaufać. Nieufność zasiać. Fantastycznie, ale działaj tam dalej. Jak wasale tutaj... Ojejku. Dobra, niech to idzie trochę ten czas. Ej. Mało, ale dużo prestiżu już. Prawie 2000. Wszyscy wasale w państwie tu, nie? To jest bezpośredni, twoja dynastia. To jest w moim państwie, a tutaj chyba. Twój dwór. Niepodległe państwa. Wojny. Możliwe spuścizny. Nasza po. Żelni pretendenci do tytułu, domena, królestwo, zaciąg. Ojej, jest tu tego. O, jest tu postać. Czy się podnieśliśmy coś? Dlaczego teraz tu... A, jestem tu, okej. Okay. A, wskoczyliśmy na... Nie, dalej szóste miejsce. W końcu też dodaję prestiż. Słabo z pobożnością jest. Tutaj co się dzieje... Okej, okay, o, ładnie nawrócił w Grodnie. Teraz tu jest wszystko okej. Okay. Wyślemy go do papieża tutaj, by poprawił opinię. Poprawił stosunki religijne. I może będziemy mogli dalej ekskomunikować ludzi. Co tutaj się dzieje? Z kim on walczy? Z tymi tutaj? Chyba będę musiał mu pomóc w takim razie. Co prawda słabo z armiami stoimy, ale zaoferuj dołączenie do wojny. Do wojny naszej wasali. Nie mogę. Druga święta wojna o Pomorze. Ale ja po prostu mu wypowiem wojnę też w takim razie. Roszczenia o Szczecin. Okej. Okay. Powołamy nasze. Nie wiem, czy od wasali chcemy opinię od tych, co mamy dużą opinię. O, ten ma sporo istotnych opinii. A też nasz syn, to okej. Okay. Tutaj do 80. Myślę, że spokojnie mogę powołać te armię. O, tutaj coś się już kroi. Już tutaj są, nawet nie zauważyłem. No nie, bo coś się zmieniło. Nie byli dla nas wrodzy. Nie uszło, że kanclerz, którego zatrudnia Morawy, hrabia Mikl Bożym, przekupuje grozi wielu osobom w moich włościach. Próbuje w ten sposób... Aha, to że ktoś próbuje swoim... Hrabia Miklos, nie? Kto to jest jego... To jest jego władca. Aha, dalej tutaj. Księstwo Morawy, dalej ten tutaj. Ty chamie ze wsi, ty. Tak, jesteś ekskomunikowany nadal, z tego co pamiętam. Ten książę, czyli wysuwa te roszczenia. Taki smarkacz 9-letni. Ktoś tu ma chyba tam
No niedobrze, znowu akurat jak wojna jest, to zawsze wypowiadają kolejną wojnę. Znowu jakiś. To tym razem. Brześć tutaj. Co to jest? W Brześciu. Co oni z tym nie... No to będziemy mieli drobne kłopoty chyba. Ten tutaj przegrał jeszcze bitwę. Po nich straty przynajmniej. Ruszać z tymi armiami. Dobra, kto to jest dowódcą nasz? Król, 40 lat. No nie chcemy, żeby w takim wieku. Jeszcze ma wiele do zrobienia, ale... Potrzebujemy tu jego mądrości w wojaczce, że tak powiem. Okej, szybko zakończymy tutaj te oblężenie. Uciekają już przed nami. A, technologię możemy tu jakąś... Wojskowa. Dosyć tu tego jest. Dlaczego takie? By to poprawili. Machiny oblężnicze to się przyda. Infrastruktura miejska czy kościelna? Miejska, oczywiście kościoła, nie będę tam. Zwyczaje religijne, zwyczaje szlacheckie, co tu dodaję. Opinia zamkowa. Otwartość kulturowa. Dajny majestat. O! Legalizm. Krótkie panowanie. Może to jednak, jakby nasz król zmarł, to nasz dziedzic będzie miał lepszą, tutaj widzę, opinię od razu. Za krótkie panowanie. Czyli to się przyda. Czy mogę coś jeszcze? Nie. Coś mi się kursor zepsuł. Ojej. To mi się nie podoba. Ale da się grać, to mi przeszkadza raczej. Okej, okay, tu wygramy tą wojnę. Spróbujemy zakończyć to szybko. 17 punktów. Trochę prestiżu. Bitwa. Musina się ma na sobie ślady ukończenia. Odwaga to jedno, ale nie wolno być głupim. Wojskowość plus 1, cechę odwaga. To chcemy tą cechę najprawdopodobniej. Wojskowość wychwalajmy. Opinię poprawić. No nie, na razie. Najpierw rozwaga, potem... Tchórz. Co daje tchórz? Nie, chcemy odwagę po prostu. Dobra, tu wygramy tą bitwę. A co z tym kursorem jeszcze teraz? O! Nasz syn, nasz dziedzic nie ma opiekuna. Wybierzemy siebie oczywiście, to jest najważniejsze teraz. Nie wiem, czy będę mógł więcej jeszcze dzieci nadzorować tutaj. Jego tu musimy naprawdę dobrze teraz szkolić. Czy on ma już jakieś cechy? Na chwilkę tu zatrzymię. Nie, na, nic nie ma, jak widać wszystko niskie. Trochę prestiżu ma, gdy nieco. Dobra, szybko zakończmy to, jak najważniej. Podlasie, prawo, minimalne opodatkowanie miast. Miejmy nadzieję, że tam się nikt nie oburzy na Podlasie. Jak jest w ogóle z ryzyko buntu, czy gdzieś istnieje ryzyko buntu? No nie. Nasza rada, co porabia? Trochę więcej kasy się przyda. Bym chciał zamordować tego, tu są Omuńca też, Hama. Roszczenia to nie chcemy. Niezgoda, niech nie. Chyba, żebym tą niezgodę tu też spróbował u niego zasiać. Ech, ten kursor. Okej. Dalej. Powinniśmy to bez problemu, to słaby. 3000 ludu do 800, może w końcu. Nie ma tak drugiego wspaniałego władcy jak ja. Żadna osoba posiadająca tytuł króla nie może się ze mną równać. Ładnie, co dalej? Tracę cechę ambicja. No nie, taka cecha. Coraz gorzej z tymi. Ojej, starzejesz się. Atak słabny, no nie. Tutaj coś zmierzają jakieś siły do Poznania. Znowu słaby. Słabniatek. Stracimy trochę ludzi, ale to tam nic.
Byleby wygrać, ale zmienię tu mapę tylko. Gdzie idą? Do Dymin. Teraz zmieni drogę tutaj. No, no. Dajesz, królu. No, zmienił się kursor z powrotem. A co za bezsens. No bo nasi wasale to jak zwykle. Do król Bolesław. Mieszanie, których domem jest za Wichwost, ledwie są w stanie płacić swoje podatki. Nasze kufry są puste. Proszę uniżenia o pod... Jak to jest? Sandomierz. Pochlebiaj i uspokój. Wysokiej dyplomacji. Czyli ok, jeszcze jeden. To jest ten, tak? No nie, piąte dziecko, to już jest teraz za dużo tych dzieci trochę. Będzie problem przy sukcesji później, no. Znowu atak słabny. Niedobrze. Straciliśmy sporo naprawdę. O nie, 2000 ludzi. Chyba będę musiał powołać trochę więcej od wasali. Zbierz wojsko, tu niech się zbiorą jakoś. Mam nadzieję, że ich nie zaatakują i gdy wygramy to pierwsze oblężenie... No, w końcu. Coś się więcej oni strat poniesie niż my. Zbierzmy je tu jakoś. I spróbujemy przejść do tego Szczecina tutaj. Znowu tracimy. Tak? My czy oni w końcu? Sporo luda, może nawet nie musimy. Trochę strat, ale oni więcej strat ponieśli niż my. Może nie będziemy nawet musieli ich... Tylko by się tu jacyś dowódcy chyba przydali, bo nikogo tu nie ma. Dobra. Może tego z Poznania. W sumie po prostu. Dawna rana wreszcie się zagoiła, zostawiając po sobie pamiątkę w postaci brzydkiej blizny. No, przynajmniej tyle, że tą ranę, tak, straciliśmy. Kolejne oszpecenie blizną. Czy to będzie się jakoś kumulować teraz? Już druga w sumie blizna. Dobra, trochę przynajmniej tą jedną cechę negatywną straciliśmy. Szkoda, że straciliśmy ambicje. Nasz król trochę się... 3000 ludzi. Czy będę w stanie to wygrać? Kto tu jest? W Poznań dowodzi wojskiem. Aj, tego nie możemy niestety. Damy tu jakichś dowódców. Tu mamy dużo. Ten ma dużo. No niech jest ten jakiś Mieszko, książę biskup. Byleby byli tu jacyś. To nas lubią nawet, mogą być. Chyba, że ktoś nas nie lubi z tych tu. Według opinii da się. Ten nas niezbyt lubi i jego dowodzenie jest kiepskie, ale może jednego mniej będzie po prostu. Dobra, ruszmy na tych tutaj. Okej, zwycięstwo tu. I ci też ruszą. Z dwóch stron ich pięknie. Nie wycofują się nawet. Zaraz tu dojdą posiłki, powinni to wygrać bez problemu. Dwie takie armie to... No. Pięknie! 200 złota! 400! Ożeż ty! Papież! Co nas... Czy nas niezbyt lubi ten... Mówi, że ten... Ten tu... W sumie zerknę, jak już tu wszedłem, to... Zerknę, jak tam opinia... Straciliśmy trochę. Dostaliśmy kasę, czyli nie wydamy jej na walkę z niewiernymi, tylko na poprawienie sobie stosunków tutaj z naszymi biskupami, żeby nam płacili podatki. 100, temu to nic nie da. Tutaj by się przydało. Jeśli dar 39, a ma opinię, powinno wystarczyć. Jeśli dar, tak. Tak, pięknie. Tu jest ok. Ten tu raczej się chyba nie da nic z tym zrobić. 39, tylko tytułu jakich mogę mu nadać. To zrobimy to tak i jeszcze tytuł od razu.
od czaszy, niech będzie. I teraz, okej, pięknie lubią nas, bardziej niż papieża. Czemu nam? Ten płaci papieżowi. Jak papieżowi, jak... Już nam teraz, pięknie. To będzie kasiora teraz. Wielka szła. No, wygramy tą bitwę, to powinno dać dużo punktów. Myślę 19, 20. I się dostał w niewolę, wódz! Woo! Yeah! Baby! I po co ci było to walczyć? Trzeba się było od razu poddać. I zaproponuj pokój. Roszczenia egzekwuj. Zyskamy znowu 100 prestiżu i Szczecin. Jest. W końcu mamy morze. Ha! Smoknij mnie ty. Wypuściliśmy go niestety. I czy tracimy ten tytuł? No oczywiście, że tak. Dlaczego? No bo to są pretendenci do tego tytułu. Będę się ich... Aha, rozumiem, teraz już rozumiem. Będę się ich musiał pozbyć po prostu wszystkich. I tyle. Chyba. Mój więzień Cordulan swoją prosi o lepszą kwaterę. Kto to jest? Jakaś kobita. Właściwie dawno nie... Zerkałem, kogo tu więzimy. Ile lat w więzieniu? 12. Ten już tu... Cordula, kto to jest? Kto to jest w ogóle? Stąd? Czy ją możemy wypuścić za okupem? Nikt nie chce za okup. Okej, w końcu mamy dostęp do morza. To był dosyć spory sukces. Zatrzymy tutaj. Jak widać, jest okej. No tu jakiś... Zmarł! Zmarł się umysł bluźnierca. Także ojej. Czy możemy wypowiedzieć mu wojnę? Casus Belli? No niestety, nie możemy. Będziemy musieli fabrykować te żądania tutaj. Chyba, żeby go ekskomunikować. O tak. Dobra. Odwołam armię. I... W tym momencie zakończę ten jubileuszowy odcinek, w którym udało nam się uzyskać dostęp do morza. Do zobaczenia, trzymajcie się.